Cześć. Pamiętacie jeszcze te saszetki? Robiłem dzisiaj porządki i trochę ich jeszcze znalazłem. Liczyłem, jest ich tam około 60-70. Postanowiłem powrócić do przeszłości i otworzyć, nie wiem, 10-20. Zobaczymy, na ile czas pozwoli. No to co, zaczynamy. Pamiętam w zeszłym roku, jakie było szaleństwo przy zbieraniu tych kart. Każdy chciał mieć komplet. Niektóre karty były ciężkie do zdobycia, ale jak ktoś dobrze szukał, to znajdował. Pirlo. Kiedyś wartościowa karta, teraz podejrzewam, że nikt już jej nie potrzebuje. Spróbujemy bez nożyczek. Ramos. Rosicki. Na karcie Rosickiego zawsze zastanawiało mnie to, że farba rozmywała się na jego twarzy i zawsze ten Rosicki był tak, jakby miał wadę. Też fajna karta. Bardzo podobało mi się w tych saszetkach to, że w zasadzie w każdej była jakaś wartościowa karta. Nie to, co jest w kartach Champions League, gdzie czasami trafiają się same bazówki. John Terry, Anglia. Fans favorit. Karty były też moim zdaniem lepiej wykonane niż karty Champions League. Nie łamały się, tak nie wyginały. Otwieramy dalej. O, Cristiano Ronaldo. Też świetna karta. Chyba jedna z bardziej poszukiwanych w tych czasach. Każdy chciał, a w zasadzie każdy musiał ją mieć. Dobra, solidna karta. Fajne parametry, jak na tego zawodnika, jak na kartę Star Player. Świetna karta. Zobaczmy dalej. Tymoszczuk. Mamy kartę Rising Star. Otworzyliśmy już 6 paszetek, zobaczmy. Otworzymy 10 czy 20. Wojtek Szczęsny. Wojtka Szczęsnego wypuścili jako goalstopera jeszcze. I oprócz tego w polskiej wersji był też jako karta limitowana. Dzisiaj się dowiedziałem, że niedługo pojawią się karty na Mistrzostwa Świata w RPA. No co ja gadam, w Brazylii. Także podejrzewam, że niedługo będzie też szał. Jest już zapowiedź, także zobaczymy, co tym razem pani nie wymyśli. RPA, ale walnąłem. Pani Kroos. O, i mamy Czecha, goalstopera. Casillas. Otworzyłem 10 saszetek. Oceniłbym je średnio. To znaczy, no nie ma żadnej karty master, top master. Za to w każdej było coś fajnego. Tak to wygląda. To co, jeszcze 10, co? O, mamy właśnie Wojtka Szczęsnego teraz jako goalstopera. Błaszczykowski.
przez euro, zbieracz, nie zbieracz, każdy chciał mieć drużynę Polski także. Fans favorit. Adres Iniesta. Bardzo fajny zawodnik. Taki chyba jeden z najbardziej lubianych. Pamiętam, jak byłem w Gdańsku w zeszłym roku, tuż przed meczem Hiszpanii z Irlandią. W zasadzie wszyscy śpiewali tylko oni tak Andrés Iniesta. Patrzcie, znowu Iniesta. Klon. Czy te saszetki dadzą mi jakiegoś mastera albo top mastera? A wy jak macie komplety? Zbieraliście te karty? Próbujecie jeszcze uzupełnić braki? Tutaj mamy Irlandczyka. No, otworzę jeszcze 5, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mamy kolejną kartę Fans Favorite. Dudka. Nawet nie pamiętam, czy Dudka zagrał podczas euro. Ale na karcie był. Saszetka numer 17. O, Robert Lewandowski. Też jedna z bardziej poszukiwanych kart, jeżeli chodzi o karty Star Player. Pamiętam, zawsze mi brakowało do kompletów Lewandowskiego i Piszczka Rizinkstara. No jeszcze 3 otworzę. Bastian już chyba był, więc mam powtórkę. Warszawin. No dobra, i teraz jeszcze ostatnio. Czy będzie master, top master? Nie będzie. O, mamy świeciak, ale to jest fans favorite. Ludo. No dobra, otworzyliśmy 20 saszetek. Było tyle kart bazowych, myślę, że każdej drużyny coś się trafiło, chociaż nie pamiętam, czy była Chorwacja, czy był jakiś Chorwat. Chyba nie. No i mamy tutaj całkiem fajny zestawik kart lepszych. Z odwiecznym pytaniem, czy karta Star Player i Rising Star to karta bazowa, czy karta specjalna? Resztę saszetek, które tutaj mam, jest już sporo, zostawię na późniejszy termin. No niestety nie udało się trafić nikogo z tych panów, czyli żadnego top mastera. Nie było też żadnych masterów. W zasadzie cały kompletny album zostawiłem sobie na pamiątkę. Dobra, dzięki za uwagę. Komentujcie, polecajcie. Pozdrawiam, szalony.